Opowiem. Już zaraz opowiem. Cześć, nazywam się Dorota Florek i pracuję jako stylistka oraz personal shopper w firmie OSA Osobista Stylistka. W tym filmiku opowiem Wam o sukienkach sylwestrowych. Sylwestrowa noc jest tą okazją, kiedy możemy założyć na siebie najbardziej szykowną sukienkę z szafy, bądź też poszukać takiej w sklepie. Jednak przymierzając kolejne sukienki, zdajemy sobie sprawę, że dobrać sukienkę do własnej sylwetki wcale nie jest tak łatwo. Opowiem Wam o tym, na co szczególnie trzeba zwracać uwagę, dobierając sukienkę, aby czuć się w niej atrakcyjnie i komfortowo i wyglądać olśniewająco. Opowiem Wam, na co szczególnie zwracać uwagę, dobierając sukienkę do własnej sylwetki, aby czuć się w niej i wyglądać atrakcyjnie. Dobierając sukienkę, zwróćmy uwagę na materiał. Wszelkie błyszczące materiały, typu satyna bądź też welur, sprawią, że będziemy wydawały się optycznie szersze. Zrobimy zbliżenie na nie? Lepiej jest wykorzystać takie błyszczące materiały tylko w niektórych miejscach na sukience. Jeżeli na przykład chciałabyś mieć większy biust, warto jest znaleźć taką sukienkę, która będzie miała błyszczące wstawki w tych okolicach. W sukience bardzo ważne są dekolty. Ten w kształcie litery V zawsze wysmukli sylwetkę i spowoduje, że będziemy wydawały się wyższe. Dobierając sukienkę do swojej sylwetki, zwróć uwagę na ramionczka. Dobierając sukienkę na ramionczkach, zwróć uwagę na ich szerokość. Jeśli masz większy biust, potrzebujesz szerszych ramionczek. Najkorzystniejszy fason sukienki to ten, który będzie odcinany pod biustem i lekko poszerzał się na dole. Bardzo korzystne jest, jeśli sukienka ma wszyty pas pod biustem w tym samym kolorze co sukienka, co podkreśli w sylwetce to najwęższe miejsce, jakim jest talia. Wybierając tą wymarzoną sukienkę sylwestrową, pamiętaj, aby czuć się w niej komfortowo i wyglądać olśniewająco.